Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zobaczmy, co zastąpiło przegląd spółek gamingowych, o czym Ty również możesz zdecydować, bo w każdy poniedziałek startuje głosowanie na karcie Społeczność, gdzie właśnie rotujemy tymi naszymi spotkaniami weekendowymi i w ten poniedziałek ruszy już głosowanie i ankieta w celu zastąpienia ewentualnego przeglądu spółek bankowych. I na karcie Społeczność zobaczmy, co zastąpiło dzisiaj przegląd spółek gamingowych i zdecydowaną ilością głosów, bo widzimy, mamy 402 głosy oddane, zwyciężyła branża OZE, czyli 5 spółek z OZE. Dzisiaj zobaczymy i na to spotkanie Cię już serdecznie zapraszam. Widzimy, że SWIG80, który był ostatnio numerem 2, tylko ma w tym momencie 17%, Pogromcy 12%, NWIG 40, 16%, Zostawić Gaming 14%. Tak się rozkładają głosy na naszym głosowaniu. Zapraszam Cię już jutro na to, żebyś oddał swój głos na kolejną ankietę i kolejny przegląd. A ja już przechodzę do konkretów, czyli skupmy się nad tym, żeby zobaczyć, jak wyglądają poszczególne spółki, które dzisiaj przygotowałem. Powiedziałem na ostatnim podsumowaniu sesji, że na pewno zobaczymy Kolumbusa, no bo wokół Kolumbusa dużo się teraz dzieje, tak więc na tym spotkaniu na YouTubie również zerkniemy sobie na Kolumbusa, na przeglądzie sektorowym pozostałe spółki z branży OZE i również zobaczymy już aktualny portfel na 2021 rok przeliczony, tak więc zobaczymy, jak wyglądają poszczególne wyniki przez ostatnie 2 tygodnie, czy też za ostatni tydzień spółek z tej branży. I startujmy, pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz, z moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się tym dokonywać w sytuacji własnej analizy, a ja już startuję z tym, co obserwujemy na Nowawisie i popatrzmy sobie, że Nowawis no, odwija od tego momentu, od którego powinien odwijać, czyli widzimy, że jest tutaj dosyć duże grono sprzedających, skoro oni nie są w stanie sobie rozjechać i poradzić z tym poziomem. Jeżeli on padnie, jeżeli padnie ta strefa, która go w tym momencie oporuje, czyli ten poziom 9-10 padnie, no to jak dla mnie dostąpią wtedy tej szansy do tego, żeby dojść, wykonać to podejście pod 11 i zaczyna się robić bardzo ciekawie na Nowawisie wtedy, bo możemy mieć dosyć ciekawy przelot, tym bardziej, że no, wielkimi krokami zbliżamy się do tego dobrego sezonu dla OZE, co by nie było. Ten okres wiosenny na pewno będzie dosyć ciekawy, a na rynkach wiemy, że lubią wyprzedzać stosunkowo wcześniej tego typu sytuacje. Zobaczymy, czy rzeczywiście OZE dostąpi tego zaszczytu być wygrzewany już w tym okresie takim typowo zimowym. Zobaczymy również, jaki będzie sentyment na rynkach zagranicznych, no bo wiadomo, że jak będą jakieś niespodziewane informacje, które będą wpływać dosyć negatywnie na to, co będzie się działo na rynkach, no to również przełoży się to na GPW i też wszystko, nawet najlepsze spółki będą się gdzieś w tych ruchach korekcyjnych tutaj w najbliższym czasie poruszać. I popatrzmy sobie, negatywny scenariusz, no to musimy wybić dołem ten poziom. Jeżeli wybijemy dołem poziom 8 zł, tak jak dla mnie, będziemy lecieć na tą strefę, bo to jest strefa bardzo istotna, bardzo ważna. To jest strefa wsparcia, która nie powinna absolutnie pękać, jeżeli Nowawis ma być rozgrywany cały czas w pozytywnym układzie, chociaż może nam się to przerobić w dosyć ciekawego boczniaka, bo widzimy, że ten range tutaj już jest rozegrany, tylko jeszcze on nie jest potwierdzony, bo potrzebujemy jeszcze jednego zejścia i wtedy taka rozgrywka typowo range'owa w szerokim range'u może być uskuteczniana na Nowawisie. Zresztą Nowawis dosyć ciekawą spółką na pewno jest i to jedna osoba może powiedzieć, jeżeli chodzi o OZE. Trzymajmy kciuki, żeby została rozegrana jeszcze w pozytywnym kierunku. Kolejna bardzo ważna, istotna spółka to jest ML System, który również odwija od dosyć istotnych poziomów. Ta strefa podaży, która ja tutaj zaznaczyłem na naszych wcześniejszych spotkaniach, cały czas jest istotna, cały czas trzyma i jest respektowana przez rynek. Widzimy, nic tutaj się absolutnie w tym kontekście nie zmieniło i te poziomy dosyć istotnie oporują nam ML System przed dalszymi wzrostami. Ona musi przede wszystkim paść, muszą skupić tutaj wszystkich, którzy oddają tę pozycję. Jak będzie silny popyt, który będzie w stanie rozjechać tą podaż, no to jak dla mnie to podejście na 100 i 110 to powinna być tylko i wyłącznie formalność, no ale musi przede wszystkim być rozjechana ta podaż, która tutaj się znajduje. Jesteśmy teraz w układzie wspierającym, oczywiście ML System, no bo widzimy, że ten range, dopóki nie padnie od dołu, no to absolutnie nic negatywnego jak dla mnie w ML System w tym okresie czasu nie powinno się wydarzyć, ale jak padnie, no to będzie źle. Będzie źle i będziemy widzieć strach i będziemy widzieć pewnie, jak będą oddawać te pozycje, będziemy lecieć na test tych niższych poziomów. Kolejną spółką to jest jeden Cybaton, który już bardzo dawno chyba nie widzieliśmy na YouTubie przynajmniej, bo na sektorowym to widzimy regularnie. Popatrzmy. No tutaj jest dosyć ciekawy układ, bo raz, że zatrzymał nam się w range'u, jeżeli chodzi o Cybaton, czyli jeżeli poradzą sobie z rozjechaniem tej połówki do góry i będą chcieli podejść pod tą dyszkę, no to jak najbardziej Cybaton może się uskrzydlić i wtedy, jeżeli poradzą sobie z tą podażą, która będzie prawdopodobnie tutaj sobie stała, jak sobie z nią poradzą,
no to będziemy atakować wyższe układy, czyli wtedy 11, 11,5 i atak nawet poprzednich szczytów jest prawdopodobny, tylko na razie muszą przede wszystkim go rozegrać, skupić tą całą podaż, która tutaj w tym momencie jest. Oczywiście taka rozgrywka range'owa daje nadzieję na to, że rzeczywiście będą chcieli to i sukcesywnie będą tego dokonywać. Odpadnięcie dołem z tych poziomów, czyli jak przełamią sobie ten poziom, który tutaj jest zaznaczony, tak jak dla mnie to będzie dogrywka do dołu właśnie tego ograniczenia range'u, a przebicie tego, jeżeli nie będą w stanie utrzymać tej sekwencji, no to niestety o niczym dobrym nie świadczy i ta strefa, która tutaj wtedy była zaznaczona już dawno temu, która miała chronić 0 decybaton przed dalszymi spadkami, jak widzimy ochroniła, no to cały czas będzie w grze i powinna tutaj być dosyć skutecznie broniona przez popyt, żeby nie dokonała się jakaś dalsza zwałka na 0 decybaton. Tak więc scenariusze są takie, jak tutaj przedstawiłem. Jeżeli chodzi o Letusa to już nie pamiętam, kiedy widzieliśmy na YouTubie. Popatrzmy, jakie tutaj mamy zresztą ukiszenie, tak więc tutaj absolutnie nic się nie wydarzyło na przestrzeni ostatnich miesięcy. Widzimy, że cały czas to ukiszenie na Letusie oczywiście trwa i jedyne chyba, co Letus potrzebuje do tego, żeby znów wrócić do jakiejś ciekawszej fazy wzrostowej, no to przede wszystkim te wszystkie zapowiedzi, które gdzieś puszczał, no muszą być tutaj pokazane jakieś wyniki za tym idące, jakieś kolejne ciekawe informacje i myślę, że to dopiero mogłoby uskrzydlić Letusa, jeżeli chcielibyśmy widzieć jakieś ciekawsze wyjścia do góry. Dopóki takich informacji nie będzie, no to pod co tak naprawdę jest ta rozgrzewka? No nie mamy nic, pod co można by było to rozegrać. Czekamy na jakieś newsy, czekamy na jakieś informacje. Jak będzie coś ciekawego ze spółki płynąć, no to wtedy ona myślę, że dostanie szansę znów być jakoś ciekawa rozgrywana. Dopóki takiej sytuacji nie będziemy mieć i ewentualnie jakiegoś gonitwy w ogóle na całej branży, bo taka gonitwa na całej branży oczywiście wtedy może pomóc wszystkim spółkom z branży OZE, pomimo tego, że nic szczególnego z nich napływać nie będzie, do tego, że co nie po niektóre kursy mogą wystrzeliwać do góry, a odpadnięcie i rozegranie dołem tego range'a, no może wywołać nawet jeszcze jakąś falę strachu i pogłębienie tych spadków na Letusie, ale jak widzimy od wielu miesięcy już range jest kontynuowany, tak więc na razie na to nie wygląda. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje wokół Kolumbusa, no to przytoczmy te pierwsze i ostatnie informacje, które miały miejsce. Jedna z nich, to widzimy, nowe akcje ciążą Kolumbusowi. 11 stycznia do obrotu giełdowego wchodzi ogromna liczba akcji. Dodatkowo spółka zapowiedziała emisję kolejnych. Notowania Kolumbusa reagują wyraźnymi spadkami i pamiętamy te informacje już w grudniu były zapowiedziane. Ja mówiłem o tym, przypominałem o tym dosyć konkretnie na naszych zamkniętych podsumowaniach, zamkniętych spotkaniach, również na otwartych na YouTubie, na podsumowaniach. Zwracaliśmy uwagę, bo te informacje przecież przytaczam na bieżąco, jak i również ostatnią informację, którą przytaczałem w piątek, że będzie kolejna emisja akcji na konwersję pożyczek i obligacji, też bardzo konkretna, no to już sam możesz sobie wyrazić zdanie, jak to może istotnie wpływać na ten kurs Kolumbusa, który obserwujemy w tym momencie, ale na pewno nie jest to nic, nic pozytywnego, co mogłoby uskrzydlić Kolumbusa do dalszych wzrostów. Zobaczymy, jak rynek to rozegra. No, ja jestem ciekawy Twojego zdania w komentarzu, jak Ty postrzegasz tego typu sytuacje. No i widzimy, że cały czas walczą o to, żeby utrzymać tą strefę. Ja już ją dawno temu zaznaczyłem i powiedziałem, że to jest taka ostatnia deska ratunku dla Kolumbusa. Jeżeli ona pęknie, jeżeli padnie ta strefa i rzeczywiście ci sprzedający się wysypią na rynek i nie będzie popytu, który będzie w stanie to odebrać, a pamiętajmy, że kwoty tutaj, które wchodzą w grę, są gigantyczne i można sobie cofnąć te informacje, przeczytać sobie na spokojnie, to powyliczać. No i zastanowić się tak naprawdę, co tam ciekawego może się dziać, bo jeżeli rzeczywiście, pamiętajmy, że obroty też na Kolumbusie nie są jakieś nadzwyczajne, bo zerknijmy sobie na piątkową sesję i to, co istotne, bo popatrzmy sobie, jeżeli chodzi o obroty na Kolumbusie, to jest Kolumbus, on w dobrych dniach potrafi mieć kilka milionów obrotu, ale średnio tak w granicach bańki do półtorej, takie są obroty na sesjach dziennych, czyli no, zdajemy sobie sprawę, że dopóki nie będzie jakiegoś gigantycznego, silnego popytu, który będzie w stanie odebrać ewentualną podaż, która mogłaby się pojawić, oczywiście, no bo wtedy musimy ją oczywiście zobaczyć, no to wiemy, że no, musiałby być naprawdę dosyć konkretny popyt na rynku, żeby był w stanie przede wszystkim powstrzymać ewentualne zejścia. Jak już tutaj jestem, to tylko zerknijmy sobie na szybko na tą piątkową sesję, bo widzimy, że tylko cztery spółki wykazały dodatnie wyniki, w tym PEP, Biomas, Novavis czy Votovolt, a reszta się przeceniła. Tak jak widzimy, mamy sporo tych spółek. Berg Holding, Oberwo najmocniej 4,7, 3,68, Termo, Columbus 3,61 i właśnie tak to wygląda pod względem obrotów ML System i Columbus. To są te spółki, które gdzieś są dosyć konkretnie wygrzewane.
I również ta faza korekcyjna dotknęła spółki z branży OZE na piątkowej sesji. Zaraz zobaczymy zresztą wyniki portfela, ale przejdźmy jeszcze raz na wykres Kolumbusa, no bo ta strefa jest dosyć istotna i warto ją na pewno gdzieś mieć w pamięci, że jeżeli to pęknie i padnie, no to niestety jak dla mnie będzie to oznaczać no, dosyć konkretne zejście na Kolumbusie i zobaczymy go na cenach, o których kiedyś mogliśmy tylko marzyć. W tym momencie pozytywnie, no to muszą sobie poradzić przede wszystkim z tymi wszystkimi, którzy będą chcieli sprzedawać tutaj w tym miejscu i tutaj jest ewidentna strefa podażowa na Kolumbusie i myślę, że taka rozgrywka właśnie tego, żeby dać chwilę oddechu pod kątem powrotu ceny pod te poziomy może mieć miejsce, żeby powciągać w rynek, no a potem oczywiście sukcesywnie będzie podaż sobie działać i uskuteczniać to, żeby się wyprzedawać na dosyć konkretnych poziomach, no bo lepiej się sprzedawać drożej niż sprzedawać się taniej. Co to jest za interes? Tak więc myślę, że takie łapanie oddechów i taka rozgrywka range'owa mogłaby być chyba najlepszą sytuacją, która mogłaby dotknąć Kolumbusa w najbliższym czasie, no bo zwalić go można bardzo szybko, no ale nikomu chyba by tego nie służyło, żeby do czegoś takiego dopuścić na kursie Kolumbusa, tak więc myślę, że taka rozgrywka przede wszystkim może mieć miejsce, tak więc ten range warto sobie obserwować. Raczej nie spodziewam się, żebyśmy widzieli tutaj rozgrywkę na Kolumbusie w najbliższym czasie, nawet pod tą strefę, którą tutaj kiedyś zaznaczyłem, będzie to pewnie ciężkie do wykonania. Chociaż nie wiadomo, jakie informacje na rynek napłyną, co mogłoby tutaj uskrzydlić jeszcze w jakichś kosmicznych wystrzałach Kolumbusa. Zobaczymy. Wiadomo, rynki są nieprzewidywalne. Czas pokaże, jak rynek będzie chciał to rozegrać. Zerknijmy sobie na wyniki portfela. Zobaczmy, co ciekawego tutaj się dzieje w tym momencie. Jeżeli chodzi o ujęcie tygodniowe, to widzimy, że Figen najmocniej tutaj zyskiwał 13,92% na plusie. Brass ładnie również 12% wystrzelił. Sanex 5,42. Foton 2,68 i na plusie mamy tylko jeszcze OZE Capital, Novavis, Renzmaton, Unimot bez zmian Photovolt. Czyli mamy bardzo małą ilość spółek, bo to jest zaledwie, tak jak widzimy, na plusie. Mamy dokładnie 8 spółek z 25, które mam tutaj wylistowane, jeżeli chodzi o ten portfel. Pozostała reszta, jak widzisz, jest w korektach. Najmocniej, jak widzisz, tracącą spółką jest właśnie Columbus, który się osunął 17%, Berg 9%, Dekpol 8%, 7,30 ciasteczka, 6% Biomas i to są te największe spadki w ujęciu tygodniowym. Cały wynik tego portfela to jest minus 1,38%. I jeżeli chodzi od początku roku, bo widzimy, że również to już będzie trzeci rok, kiedy to OZE będzie przeze mnie prowadzone i widzimy, że Brass tutaj najmocniej w te ostatnie 2 tygodnie urósł prawie 40%, Sanex też również bardzo wysoko, prawie 39%, Letos 21%, 20%, Foton 20%, Ciasteczka 17%, 15%, OZE Capital 13%, LQ, G Energy 10%, pozostałe spółki, tak jak widzisz, na plusie teraz w tym ujęciu dwutygodniowym mamy 22 spółki z 25 i tylko, jak widzisz, mamy 3, które są na wynikach ujemnych od początku roku. Interaut, delikatna korekta 3%, Berg Holding 8%, Columbus 13,82 i tak to wygląda wynik 9,51 na plusie, jeżeli chodzi o wynik portfelowy, czyli naprawdę wygląda to dosyć ciekawie na pozostałe spółki, a jest na czym jeszcze oko zawiesić i jest kilka sytuacji, które są dosyć ciekawe pod rozgrywki, no to o tym już powiem na przeglądzie sektorowym. Dostęp do przeglądu sektorowego, przypominam, masz oczywiście na głównym kafle, jak i również pod spodem w opisie, tutaj możesz się przenieść i możesz dołączyć do nas na przeglądzie sektorowym, na który już serdecznie Cię zapraszam. Ja jestem ciekawy Twojego zdania odnośnie i Kolumbusa, i pozostałych spółek z branży OZE, które według Ciebie warte są rozgrywki. Co ciekawego na Kolumbusie według Ciebie może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Daj znać w komentarzu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się. Hej!